Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z filmem z zakupami. Mam tu kilka rzeczy przywiezionych z urlopu. Mam też szampony, które mi przepisał trycholog. No i mam takich, wiecie, trochę zbieraniny, ale zaczniemy może od kremu z Basic Lab. Krem z Basic Lab, ta lżejsza formuła, 50 faktor. Chciałam spróbować coś z tej marki, natomiast cena jest dość wysoka, dość zaporowa, 170 zł, więc jak dla mnie za krem z filtrem to już jest przegięcie, ale ja to wykorzystałam po prostu u siebie w pracy za punkty. Stwierdziłam, nie będę brać jakichś pierdółek, tylko sobie właśnie wezmę krem z filtrem. Zobaczymy, czy się sprawdzi na mojej skórze. No i oczywiście to jest pojemność 50 ml. Mam nadzieję, że produkt będzie w porządku, że nie będzie mnie zapychał, nie będzie bielił, nie będzie zbyt tłusty, sprawdzi się pod makijaż, nie będzie się rolował. To już będzie dobrze. Także lecimy dalej. Bielenda. Skusiłam się na krem z tej wersji profesjonalnej z ceramidami na noc. Słyszałam opinie o tych kremach, że są świetne, że są bardzo dobre, więc mam tu nocną pielęgnację. Pewnie pojemność jest normalnie 50 ml, produkt jest z pompeczką, więc lubię. Ogólnie powiem Wam, że ja kiedyś tą serię profesjonalną Bielendy bardzo lubiłam i tam miałam serum ze złotem koloidalnym. To był dla mnie po prostu kosmetyk sztos. No wiadomo, kosmetyki się zmieniają, natomiast zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie ta wersja profesjonalna. Ale mam jeszcze jeden krem z marki Liren, 50 z plusem, diamenty. I muszę Wam powiedzieć, że miałyśmy testy w pracy, nałożyłam sobie na skórę dłoni, to się momentalnie wchłonęło, przecudownie, pachnie bardzo delikatnie i skóra była taka delikatnie aksamitna i one mają też fajniejsze składy. Więc tu mam też krem taki dzienno-nocny, 50 z plusem, zobaczymy jak się sprawdzi, spróbuję sobie nałożyć na dzień, zobaczymy też przy nocnej pielęgnacji, na pewno w projekcie Denko dam Wam znać za jakiś czas. Kostka mydła Dove, a wiecie co mnie skusiło? Zapach, bo zapach jest kokosowy. Dawno nie używałam żadnych kostek, jeśli chodzi o mydło, więc myślę, że z przyjemnością sobie wezmę do łazienki i będziemy myć nim rączki. Naprawdę przecudownie pachnie. Podkład, który kupiłam chyba w Rossmanie. Zastanawiałam się, bo tam różne się pojawiały. Kiedyś miałam jakiś podkład z Ingrid, cudownie się u mnie sprawdzał. Natomiast mam tutaj foundation nawilżający, mineralny, 30. Kolor wydaje mi się, że będzie w porządku. Niby 29 porcelany, ale one były tam, powiem Wam, dość ciemne. Ale mam nadzieję, że w tej chwili będzie dla mnie ok. Także myślę, że zabiorę go sobie na dół do łazienki, bo z Maybelline mi się już kończy. Krem BB ze Skina jest trochę za jasny w tej chwili dla mnie, a więc myślę, że ten będzie jak najbardziej ok. Skusiłam się też na krem pod oczy z Isany. W tej chwili mam krem z Biotanik i resztkę z Balea. Powiem Wam, że całkiem fajnie się to kompo sprawdza. Nic mi się nie dzieje, nic mnie nie uczula, tak jak niektóre kremy. Chciałam się dobrać do tego kremu, ale nie chcę mi się tu szarpać z tym opakowaniem. I to jest Gold Bronze do bardzo dojrzałej, bladej skóry. Nie wiem, co ma wspólnego, blada skóra i skóra dojrzała pod oczami. W każdym razie pięknie wygląda opakowanie. Mam nadzieję, że się sprawdzi i nie będzie mnie podrażniał. Skusiłam się też na piankę z Kloshi. Długo chodziłam koło tych kosmetyków, ale one mają dla mnie też cenę dość wysoką, zaporową. To jak widzicie jest 30%, więc cena była zdecydowanie niższa. 150 ml. Ja ogólnie lubię pianki do oczyszczania twarzy. W tej chwili z Ifrosze skończyłam żel do mycia twarzy. Jakąś tam miniaturkę z Real Barrier wyciągnęłam, ale jest taki sobie. A więc myślę, że ta pianeczka też powędruje już ze mną do łazienki. Mam dwa produkty z Liren. Pierwszy to jest podkład. Fluid dopasowujący się do koloru cery i mamy tu 100 chłodny Ivory. Jestem mega ciekawa, jak na Ivory to wygląda dość ciemno, oczywiście. O, produkt jest z pompeczką, więc mam nadzieję, że się sprawdzi. 30 ml, pewnie tak. Tak, 30 ml, więc myślę, że zabiorę sobie go do łazienki, zobaczymy jak się sprawdzi, jak się będzie utrzymywał na mojej mieszanej, dojrzałej skórze. No i do tego był za grosik Liren produkt, baza, pod makijaż, różana, idealna. Jedną zużyłam, jedną mam w trakcie używania, no i teraz będę miała jeszcze jedną na zapas. I rzeczywiście to jest wygładzenie, matowienie bardzo delikatne. Ona nie nadaje żadnego kolorytu, ale buźka jest taka, wiecie, wygładzona. Ja osobiście bardzo lubię bazy pod makijaż. No i mam jeszcze jedną rzecz, którą kupiłam w lepszej cenie, Lirak. Wiecie co, że kupiłabym tą
wersję, którą miałam kremu do twarzy. On kosztuje 199 zł bez promocji, więc trochę przygięcie. A tu mam do skóry normalnej mieszanej odnawiający krem żel. Tylko, że tu jest pojemność 30 ml, ale on był w fajnej cenie, 39 zł chyba. Także cena była rewelacyjna. Aż Lirak się u mnie ostatnio sprawdził fajnie na twarzy. Także myślę, że na dzień jak najbardziej ten kremik mi się sprawdzi. No i mam dwa produkty przepisane przez trychologa. Pierwszy to jest Dermedica. To jest pojemność 60 ml. Kosztuje 30 zł. Natomiast kupiłam taką małą pojemność, bo nie wiem, czy nie będzie mnie podrażniał. Bo to jest typowy szampon taki oczyszczająco-peelingujący. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że się sprawdzi, bo on jest z kwasem azelainowym, migdałowym. Także mam nadzieję, że pomoże mojej zmęczonej czerwonej skórze. No i mam jeszcze jeden szampon Genactive, szampon z kolostrum, z proteinami jedwabiu i z mlekiem klaczy. Ten ma 150 ml i na internecie kosztował mnie 60, chyba 7 zł, więc też wcale nie mało. Mam tam jeszcze jeden żel do smarowania na skórę głowy. No i powinnam sobie, jak chcę jakąś wcierkę czy coś, to z Loxus. Ale niestety to są kosmetyki dostępne tylko w salonie u trychologa, więc muszę się przyjechać do pani Marty, bo ostatnio niestety nie miała. A jakąś wścierkę na przeciwwypadaniu włosów jak najbardziej chciałabym, wiecie, używać. Także trzymajcie kciuki, żeby to pomogło. Mam jeszcze coś z kolorówki. Coś mi się ostatnio zachciało, kupiłam sobie błyszczyk. Błyszczyk z Paese w kolorze 04 Glowing i miałam go zabrać na urlop i zapomniałam. Tak, ale dobrze, że pomadkę chociaż wziąłam. Tak się prezentuje, z takimi jezdobinami. Myślę, że będzie całkiem spoko. Myślę, że zacznę go sobie używać, no bo kiedy używać błyszczyków, jak nie w lecie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. No i mam jeszcze cztery rzeczy, które przywiozłam sobie z urlopu z Włoch. Wiecie, że marka Equilibra to jest marka włoska, dostępna praktycznie tam wszędzie. Chociaż powiem Wam, że jak byliśmy w takim zwykłym markecie, to tam tylko mieli produkty marki własnej, ale obok było coś takiego jak Rossmann u nas, Hebe. No i kochani, tam to był raj, tam mogłabym siedzieć pół dnia, no ale oczywiście wiecie, nie byłam sama. I skusiłam się na szampon Equilibra, tą wersję zieloną z aloesem. Mam nadzieję, że w tej chwili sprawdzi mi się na skórze głowy, że będzie dla mnie delikatny. Oczywiście tu wszystko jest w języku włoskim, więc brałam po prostu w ciemno. Ale wiem, że on jest właśnie z dobrym składem, bez silikonów, bez parabenów, bez tych innych świństw. 250 ml, wiadomo, w projekcie Denko Dem Wam znać, czy się sprawdził. Kupiłam sobie też wersję szamponu Noa, bo u nas w Polsce, powiem Wam, że one są cholernie drogie. U mnie w pracy kosztuje chyba 60 zł takie opakowanie tego szamponu. Tam w sumie zapłaciłam 5,50 euro. No to sobie przeliczcie. Różnica jest kolosalna, 250 ml. To są też produkty naturalne, więc mam nadzieję, że się u mnie sprawdzi. Muszę sobie tylko dokładnie poczytać, do jakiego rodzaju włosów, ale myślę, że do moich zniszczonych, farbowanych jak najbardziej się sprawdzi. I przywiozłam sobie jeszcze odżywkę z liściem klona, który u nas po prostu tu stacjonarnie nigdzie nie ma. Zawsze lubiłam maski i odżywki z Garniera, więc mam nadzieję, że ta się fajnie sprawdzi. Pojemność jest 200 ml i ma takie dość przyjemne opakowanie, więc myślę, że będzie jak najbardziej ok. I z Equilibry mam jeszcze płyn micelarny arganowy. Mam nadzieję, że przypadnie mi do gustu. Tu jest 200 ml i powiem Wam, że cena też była 3,95 euro, 3,39 chyba z tego co pamiętam. Także wzięłam wersję sobie tą i tą kupiłam w Lidlu. Tak, trafiliśmy do Lidla we Włoszech, także udało mi się kupić kilka rzeczy, więc jestem mega zadowolona. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne. Mam co używać, mam co testować. Pewnie się będą pojawiały recenzje za jakiś czas. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!